Witam Was bardzo serdecznie w dosyć nietypowym początku dzisiejszego odcinka, ponieważ nie chciałam dłużej przechodzić przez ten las i męczyć Was kolejny raz tą trasą, błąkaniem się i tak dalej. Postanowiłam wyjść trochę na obrzeże, żeby móc wyjść z mapy, bo wcześniej jakoś nie była mi ta opcja aktywna, żeby móc wyjść na zewnątrz. Także wyszłam na obrzeża lasu i udało mi się wcisnąć mapę i oto jestem. Emisariusz, zacznijmy od tego. No hej. No właśnie. O, oni sobie już tu poradzili zresztą. Prawie, że. Świetnie. Oczywiście wybieramy się, tak myślę, że do krasnoludów. Do Orzammaru. Tak chyba nazywa się ta miejscowość. Zaraz zresztą zobaczymy. Elfi korzeń. Chciałam te kolby kupić, oczywiście o nich zapomniałam. No ale dobra. O, tu jeszcze... Jakieś pieniądze pewnie będą. Tak. Mapa świata. It will be done. Wybieramy się tutaj, w tą miejscówkę. No i zobaczymy, co nas tam spotka. Tam jeszcze nie byliśmy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jej, obszar odblokowany. Łowca nagród. Aha, okej. Trzeba było tak od razu. No, wykończyłaś go, wykończyłaś. Ojej! Ojej! No, dajesz dziewczyna. Teraz nam padnie Alistar, ale może dalibyśmy radę bez niego, bo też nie chcę zużywać wszystkich tych... No właśnie, musimy koniecznie zakupić kolby. I już. Bohaterów prądem. Okej, udało się ich pokonać. Weź wszystko. Szafir, okej. Jeszcze coś. Gnisty pocisk. I Alistar dostał awans. No proszę. Siłę i zręczność, a może kondycja? Zróbmy tak. O. Co byśmy ci tu mieli rozwinąć? Tu by mi chodziło o sztukę przetrwania chyba, żeby rozwijać. Niech będzie sztuka przetrwania. Templariusz, forteca umysłu, wojownik, śmiertelny cios. Niech będzie dla templariusza. Wkraczamy do miasta. Most traders aren't allowed into Orzammar. Okej. Krasnolud. They need a king to decide who buys clothes? This is ridiculous. To jest jakiś mag, z którym się nie da porozmawiać. Aren. Oh, you wish to talk to me? Truly, it's a courtesy for one so well armed to notice a lowly merchant. Someone has to. Trade with other races can dry up. We surfacers are Orzammar's lifeline, even if we're denied a cast.
The assembly says we've turned our back on the stone, but they still use the goods we bring. Hypocrites. Maybe it'll change by the time my children are grown. Twice a year, I'm confined to a trade stall in the commons, but I see enough. It's very closed in. Zamknięty w sobie. My grandfather says I've lost my stone sense. I was born topside. I don't remember having it. Best of luck to you. No, możemy ekipę zmienić chyba. Możemy z nim pohandlować. Fine, lady. Best of luck to you. Nie da się. You're wasting your time. They lost all only sense. Dwarves are allowed in dwarves. Okay. Jakiś postument. Farin. Can I interest you in something? I've got the finest selection of previously owned armor and weaponry this side of Val Royo. Why pay through the nose for new equipment when you can buy like new for much, much less? Oh, here and there. Look, that's really not important. The important thing is it's cheap and just as good as what you'd find at a smithy. Niech nas spojrzy. And remember, everything's covered. 24-godzinna gwarancja. No to w naszym kraju by już nie przeszła. Może tak, z wszystkimi to nie bardzo mi to idzie. To możemy sprzedać. To też i to też. Wiem, że nie można wyposażyć. Nawet nie wiem, jaką zbroję ma nasz piesek. Obroże w sensie. Arcymagiczna runa srebrnorytu. O. Portret. Kolb nie ma oczywiście. Bo i po co? Tu nie spojrzałam. Co my mamy do sprzedania? Balsamy mogą się przydać. Pułapek ani tych run też nie użyłam. A moglibyśmy zaklnąć chyba jakąś broń. Zaczarować powiedzmy będzie prościej. Chyba musielibyśmy iść do naszego obozu. To jeszcze zrobić zresztą, bo i tak jak kolb nie dostaniemy, to trzeba będzie nam podejrzany zbir. Nie da się z nim porozmawiać. Sekundkę, do was wracam. Jestem. Wybaczcie mi bardzo. Ale telefony w międzyczasie czasami są dobijające. Co byśmy tu mieli zobaczyć? A, w beczce co jest? Jejciu, dobra. Co ten? Tu już byliśmy. Yes? Deserter. Oh? What was this about? I worried this might happen. I hoped it wouldn't be you who came for me. I have no choice. Forgive me, Warden, but I cannot go back with you. Okay. Aha, to dlatego nie mogliśmy z nim porozmawiać. Nie chcę ze mną wrócić. No nie! Ze mnie też nie przyjdziesz. Albo nigdzie już po prostu nie pójdziesz. Proste. Opa! Zamiatane. Okej. Okay. Udało nam się... O, proszę. Zestaw do leczenia ran, rękawice, zapasy gildii. Udało nam się też załatwić co nieco. Już sobie zerknę na smugę mrozu. 10 do obrażeń od zimna. Możemy ją Alistarowi może dać. Morrigan.
O, niech będzie. Uuu, Alistar, trzeba by cię trochę podleczyć. Mniejszy. Dłużej. On ma 4, na ile? Zobaczmy, na ile pomaga. Całkiem go wyleczył. Dobra, to ja wezmę mniejszy zestaw do leczenia ran. Morrigan nie potrzebuje i nasz piesek też nie. Okej. Tu nam kości zostały, szybko poszło. Wierzchniowy krasnolud. Dobra. Wiecie co, to zróbmy tak, że z... Aha, nie. A, akceptuj. Chyba musimy zrobić w ten sposób. Okej. Kupimy te kolby, żeby zrobić mikstury. I have been studying Mother's Grimoire. Do you wish to hear what I have found? Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands. Zastanawiałam się, jak rozwiązać to zadanie, a tu proszę, samo wyszło. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. Oh, if only 'twere so. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one. I've always wondered why not. And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. I do not know. Perhaps 'tis as she said, the Darkspawn threaten her as much as they threaten anyone else. Or perhaps she believes that this journey will make me more powerful. According to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far less time for Flemeth to settle in. There is only one possible response to this. Flemeth needs to die. I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain, and I need your help to do it. O matko. And what would that do? At best, I would receive pointless reassurances. At worst, Flemeth would imprison me once she became aware I know what I do. I know my mother well enough to be confident she would show no mercy when it came to her own survival. I must do the same. It may seem so. If you think of Flemeth as a mother, think of her instead as an ancient abomination that intends to use her own flesh and blood to extend her life beyond all natural limits. She did not wish anyone to get a hold of this information, least of all me. Now I have. If I do not act on what I know, then more the fool am I. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Kokari Wilds without me. If I am present when she is slain, I cannot be certain that she will not be able to possess my body right then. So I must remain at the camp. Confront her and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host and recover her power, if that is even possible. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is yours. I am grateful. The sooner this can be done, the sooner it will set my mind at ease. Coś mnie to dziwi, no ale dobra.
Tchnienie, średnia premia do magii. Okej. No to mamy ciekawy zgryz, bo mogę wziąć kogoś innego do składu. Ale to za chwilę. Czekajcie, wezmę wszystkie. Yes. Pieska weźmiemy. Lilianę, a może o, Steina yes. weźmiemy, damy mu wtedy prezenty też. Nie, nie chcę wychodzić. Gdzie są krasnoludy? O. Tutaj. The Templars of the Chantry stand ready, Grey Warden. Ojej. There are always areas to improve on, Grey Warden. The most useful for my talents are runes. No i co, mam ci coś dać, czy nie? You witnessed the rarest of things, Warden. The Dalish stand ready to defend Ferelden. We have assembled on a short schedule. Certain factors of equipment could be better. Crafting components would serve best. Basic ones like elf root and deep mushroom. Mogę mu to dać? At your word, Warden. Poprom moją sprawę. I would not insult them by asking. Word was given, and that is all that needs be said. Okej, okay, ja nie wiem, jak im dać te rzeczy. Także jak wiecie, to... As you say. Przekaż Daliczyku materiały na przedmioty. Oddaj wszystkie elfie korzenie, wszystkie... Dobra. My się znajdziemy po drodze jeszcze następne. Kamieni śmierci chyba nie miałam, ale dobrze. Niech i tak będzie, skoro mają nam pomóc. Mam nadzieję, że nie zabiorą tego i nie pojadą sobie przed siebie. Okej. Okay. To nie byli krasnoludzi. Są. Że weźmiemy te kolby na zapas, kupimy już. You and your friends are formidable folk indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Na pewno weźmiemy okład leczniczy, o, skoro możemy, i słabszy też. Zestaw do leczenia ran, bo czemu nie? Kolby za 20. No nie będzie 30 sztuk. Co my tu mamy jeszcze? Angielek. Też są runy różne, ale nie będę ich kupować. Plecak, złota lina, o, prezent. Chyba wszystko. Przysmak ma ten, bo to chyba leczy psa, o ile pamiętam. No dobra. Trochę żeśmy się wzbogacili i w sumie teraz możemy wyruszyć dalej. Zmień drużynę. Psy, pieska. Yes. Ciebie i ciebie. Yes. Idźmy do tej chaty Flemeth i wykończmy ją. Co to było tu? Wóz Dalijczyków? Nie. Głusza, chata Flemeth. No dobra. Mieliśmy co prawda być tu.
Ale plany nam się pokrzyżowały. A, to znowu ten, co go to nic nie interesuje. You have coins, stranger? With Orzammar closed off, old Tegren can get you a discount. Fine weapon and arms, dwarven made. Pokaż, co tam masz. Nic specjalnego. Diamentowy młot. Dobra, tyle w tym temacie. Ale możemy te prezenty mu dać, nie? No to chyba tu są. Na pewno ci to zerknę na tą kartkę jeszcze raz, bo ja tu mam wypisane te przedmioty. Tak, nieprzygotowana jak zwykle, zobaczcie. Jakoś nie pomyślałam o tym, że będziemy zmieniać drużynę, no ale okej. Gdzie my to mamy? Steina. Pokażcie Steina. Morrigan. Aha, złota lina jest dla Morrigan, okej. Dziewczyna pasąca gęsi. To jest dla Steina. Unexpected. Thank you. Okej. Co tu jeszcze potrzebujemy? Mamy tu coś jeszcze? Nie, chyba. Bo mapa Imperium też nie jest dla niego. No to cóż, to tyle. Ty, moja droga, miałaś przeczytać sobie jeszcze te książki. Nie wiem, czy tu coś mi pokazało. Awans. Dalej. Tutaj, o, taktykę. Kolejne dwa sloty taktyczne zdobyte. A tą książkę przeczytałaś drugą, czy nie? A nie, bo tylko jedna się zaliczyła. O. Dobra. Teraz... O, doskonałe ciosy. Doskonały wojownik, nowe osiągnięcie, super. A Stein też dostał awans. Damy ci tym razem do zręczności. Masz wojowniku. Okej. A tamta księga będzie chyba dla Morrigan, dobra, tak myślę. Ona tu jest. No, dla maga. To dla Morrigan, jak się z nią zobaczymy. Jeszcze mamy tu jakiś pierścień, który też moglibyśmy na przykład komuś założyć, ale nie ma komu. Dobra, możemy iść dalej. Ciekawa jestem tej wojny z Flemeth. Aż się boję, co to będzie. Tup, 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 tup. And so you return. Lovely Morrigan has at last found someone willing to dance to her tune. Such enchanting music she plays, wouldn't you say? Why dance at all?
Why not sing? What has Morrigan told you? Hmm? What little plan has she hatched this time? Oh, there are many, many reasons to kill Flemeth. More than you know. But if I am to guess, I would say Morrigan has discovered something. Something shocking that requires her defense. Yes? But it is an old, old story. One that Flemeth has heard before, and even told. Let us skip right to the ending, shall we? Do you slay the old wretch as Morrigan bids, or does the tale take a different turn? The truth, she says, is if it were nothing. No, no. Far better the lie. Far better the comfort of blankets and shadows and a mother's love. Morrigan wishes my grimoire. Take it as a trophy. Tell her I am slain. You get to keep her for a time. Shame. What will it be then? It is a dance poor Flemeth knows well. Let us see if she remembers the steps. Ciekawe, czy przejdzie w inne ciało. She will earn what she takes. I'd have it no other way. O matko. Dobra. Może weźmiemy sobie... Było nam zapisać. Czekajcie. Balsam ciepła, mniejszy, a większy balsam naturalny. Od natury, nie od ognia. Ty go weź i ty go weź. Zobaczymy, czy pomoże. Tak. Ja bym się do niego zbliżyć za bardzo nie da. Świetnie. Bardziej odporny, a był. Ciekawa jestem, ale wątpię, że uda nam się to przebrnąć przez to. Będzie ciężko. Uda nam się. No cóż. Tak. Ostatni zapis był dawno temu. Jak widzę, księgi pewnie nie mamy, także nie byliśmy w obozie. Ba, nawet nie walczyliśmy tutaj jeszcze. Okej. Zróbmy tak, że dotrwam do obozu i połączę się z wami jeszcze raz, bo trochę szkoda przechodzić to wszystko od nowa. Of the vanquished.
Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Oh, like you can tell the difference. For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. It's not cannibalism if he's eating it, you know. Włączyłam w obozie, ponieważ na wstępie oczywiście podeszłam do Morrigan, a tu chciałam, no i przeszłam ten sam tekst, który wcześniej po drodze zaatakowały nas wilki, bo zamiast kliknąć na obozowisko, kliknęłam na chatę Flemeth przez przypadek. Dotarliśmy do celu, ale z nią nie rozmawiałam, nawet tam nie podchodziłam. Natomiast tu nacisnąłem na Hammera i pokazała się scenka z Alistarem, więc stwierdziłam, że wam to pokażę. Bo dosyć fajnie to wyglądało. Look what your fool dog placed in my pack. A putrid, half-eaten hare is not something a woman wants to find in her unmentionables. The dirty mongrel can have this back there, and tell him not to do it again. I just did. I don't want it, you worthless fur bag. No. Oh, he's just trying to be manipulative, I can tell. I do it too. Okej. Dobrze wiedzieć. Ciekawe, czy przyjdzie ktoś inny. Patrzcie, każdy po kolei podchodzi. You are a true warrior and worthy of respect. No nareszcie. Okej. Nie będziemy go już męczyć chyba. I nie oddałam tych zapasów tym ludziom tam. Tym otu. Naszym sprzymierzeńcom. Szukam krasnoludów. I wezmę kupię te kolby. No, czemu nie? Strażnik przysięgi, tak? Okej. A jaką runę tu mamy? Runa błyskawic. Nowicjusz. Ekspercką mamy tylko runę elektryczności. A tu co jest? Przeciwko... Nie, no dobra, to trochę szkoda. Można dodać drugą? Nie. A jak to zrobić? Bo bym musiała wziąć do ręki, bo już nie pamiętam nawet te inne bronie, żeby zakląć innym ludziom. No, ale dobra, nieważne. Tak, pokaż mi swoje towary. Ja oczywiście nie włączyłam sobie znowu licznika, bo po co? Oczywiście okłady. Tu lecznicze. Przysmak Mabari. Kolby. Sztuk 30 poprosimy.
Księgi. Amulety. Odporność na siły natury. Chyba do siły, bo... Do odporności na zaklęcie, 10 czas na unikanie ataków, szansa na unikanie pocisków. No, nie da się kupić, bo za drogi. Są runy, podręcznik templariusza. Tu prezent. Nie wiem, co to daje i nie będę tego kupować, bo nas nie stać już. Dobra, i tu mieliśmy sprzedać. Co tam możemy sprzedać? Bo tam weszłam tam do środka i to też walczyłam z tymi ludźmi. Natomiast nie rozmawiałam z kupcem po drodze, bo go nie spotkałam. Ani z tym, co z używaną broń sprzedaje, też nie rozmawiałam z nim. Tu są te księgi. Kwarc możemy sprzedać, także nie mamy też kamienia, nie znaleźliśmy. Skóra wilka. O, możemy sprzedać skórę wilka. Prywatne dokumenty. No, chyba wszystko. Dobra. Teraz pójdziemy do Morrigan. I await your command. Nie. Musi być w naszej drużynie. Żebyśmy mogli... Dobra, no to nie będziemy... Indeed. Dalej przesadzać. Bierzemy te trzy osoby z powrotem. Wybieramy się tutaj ponownie. I... tak, Steinowi nie damy prezentów, ale to pójdziemy najpierw tu, ponieważ Flemet nie pokonamy i tak. Tak myślę. Jak macie jakąś wskazówkę, jak to zrobić, czy jest coś, co nam będzie potrzebne, żeby pokonać tego smoka, to dajcie znać. Bo tej postaci się nie spodziewałam. A, łańcuch jest dla Morrigan, no nie? Nie, nie chcę z tobą rozmawiać. Gdzie on jest? Złota lina. A fine gift. Idziemy do zamku. Tych zbój tutaj nie było, nie ma już, tak widzicie? Kości tylko zostały. No i tutaj tych też nie ma. A, dobra, Morrigan. Ziółka prosimy. Okład leczniczy. To miło, dziękujemy. Rzemieślnik, nowe osiągnięcie. A, tu jeszcze jest ta beczka. A, dobra, to może później. Tu proszę. Vieta, this land is held in trust for the sovereign dwarven kings. I cannot allow entry at this time. King Loghain demands the allegiance of the Desher, or lords, or whatever you call them in your assembly. I am his appointed messenger. I don't care if you're the king's wiper. Orzammar will have none but its own until our throne is settled. Who doesn't? If I don't get in, no one should. Orzammar has no king. Endrin Iduken returned to the stone not 3 weeks ago, sick over the loss of his sons. The assembly has gone through a dozen votes without agreeing on a successor. If it is not settled soon, we risk a civil war. The Wardens killed King Kaelin and nearly doomed Ferelden. They're sworn enemies of King Loghain. Well, that is the royal seal. That means only the assembly is authorized to address it. Grey Warden, you may pass. You're letting in a traitor? And a foreigner? In the name of King Loghain, I demand that you execute this stain on the honor of Ferelden. Mm.
What? Lies and slander. King Loghain will not suffer this. I will not suffer it. I'm his messenger. Kill each other as you will, but take your sodding fight off my doorstep. Ciekawe, gdzie będziemy walczyć. Ochroniarz. Gdzie reszta? Tam z tyłu. O nie. A, bo ja nie tobą walczę. Co ty to? Silna grupa pod wezwaniem ma nic walczyć. Okej. No to już. Będziemy coś z tego mieli. Pieniążki. Całkiem niezłe. Imrek. Co masz nam do zaoferowania? Też niezłą kasę. Dobra, wszystko. You've done me a service. That fool Imrek was barking for a week. Are all humans so touched? You are free to enter Orzammar, Grey Warden. Though I don't know what help you will find. Znowu z zakrwawioną buzią. Dobrze, no nagrywam już prawie 40 minut, także myślę, że skończymy w tym miejscu. Trochę się działo i trochę zaskoczyła mnie historia Morrigan i Flamet. Ciekawa jestem, która z nich ma rację. No ale jak ktoś przybiera postać smoka, no to chyba nie jest to najbezpieczniejsza osoba. Jesteśmy w niesamowitym miejscu. No, patrzcie, w grocie. Wszystko jest jakby wyżłobione. No przepiękne. Kolejna lokacja, która mnie zaskakuje pozytywnie. No także dobrze. Ja dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, komentujcie i czekam na kolejny odcinek. Sama już zniecierpliłaś. Do zobaczenia. See ya.